Z czym panu, panie generale, kojarzy się National Geographic Society? National Geographic, prawie to brzmi jak reklama, ale to jest moje ulubione. Czasopismo, do którego zaglądam często. Ja nigdy nie sądziłem, że będę podróżował. Ktoś powiedział, ty masz taką wielką linię, tą, nie wiem, czy życia, czy podróży. Diabli wiedzą czego. I dopiero, kiedy się nadarzyła taka okazja, kiedy wyjechałem po raz pierwszy gdzieś poza granicę województwa, później pierwszy raz byłem za granicą, to ja chłonąłem ten świat niesamowicie. Ale już kiedy byłem w kosmosie, słuchajcie, to ja nie mogłem się nadziwić, napatrzeć, nasycić oczu. I powiem, kiedy zobaczyłem, jednym spojrzeniem zobaczyłem, ogarnąłem całą Polskę, to mówię, niemożliwe. Tam byłem, tu byłem. I to jest takie przede wszystkim też i wyzwanie, że świat jest tak wielki, tak ciekawy, że my czasami zamykamy się w tym swoim kokonie tych naszych problemów i wychylamy głowę bardzo rzadko. National Geographic to jest ten periodyk, który zaspokaja moją ciekawość. Pani powiedziała, że ja coś tam widziałem, osiągnąłem, przybliżyłem, ale ja nie osiągnąłem granicy poznania.